Leszek Szymowski, o co chodzi? Witam Państwa bardzo serdecznie. Operacja Okrągły Stół wciąż trwa, a konkretnie trwa jeden z jej frontów, czyli front ochrony sprawców głośnych zabójstw. Przypominam, że przez tyle lata nie udało się znaleźć sprawców najgłośniejszych, a to morderstw, a to samobójstw, a to seryjnych samobójstw, jak mawiają złośliwi. A tymczasem prokuratura okręgowa w Krakowie, zbulwersowana po uszy decyzją warszawskiego sądu, który to warszawski sąd wypuścił właśnie na wolność jednego z trzech oskarżonych o zabójstwo premiera Jaroszewicza i jego żony. No, prokuratura w Krakowie się nie posiada z oburzenia. Opowiada tutaj o stratach dla śledztwa, o skandalu. Zapowiadała, że będzie tutaj skarżyć to do sądu, że no, po nas choćby potop, nikt nie pozwoli tak groźnemu bandycie wyjść z więzienia, z aresztu, bo przecież jego miejsce jest tam już dożywotnio. I właśnie kłania się ciekawy nowy odcinek frontu ochrony prawdziwych morderców. Dlaczego pan S, ja go tak będę nazywał, tego pana, który jest podejrzany o zabójstwo Jaroszewiczów, tak go będę nazywał, żeby tutaj inspektor ochrony danych osobowych jakiejś kary mir monstrualnej nie przyłożył, a więc dlaczegoż ten pan S może zdaniem sądu wyjść na wolność? Prokuratura twierdzi, że jest to zła wola sądu, bo dowody przeciwko niemu są stuprocentowe. Sąd twierdzi coś innego. Pani sędzia, która zadecydowała o wypuszczeniu go z aresztu, powiedziała wprost, że żadnych dowodów nie ma, poza jednym. Poza jego przyznaniem się i poza wersją drugiego z oskarżonych. I te wersje są, nawiasem mówiąc, wzajemnie z sobą sprzeczne. Każdy adwokat doświadczony, zwłaszcza taki, który specjalizuje się w sprawach karnych, to wie, że jeżeli sąd w trakcie procesu o zabójstwo decyduje się wypuścić z aresztu głównego oskarżonego, to co to znaczy? Oznacza to jednym słowem, że sąd właśnie dał znać, że od zarzutu zabójstwa byłego premiera Jaroszewicza pana S zamierza uniewinnić. Będzie to oczywiście kolejny skandal w polskim wymiarze sprawiedliwości. Skandal, gdzie jak zwykle nikt nie będzie winien. Będzie to kolejny skandal w polskim wymiarze sprawiedliwości. Skandal, za który, jak Państwo zobaczycie, nie będzie winnych. Dlaczego? No bo prokuratura powie, to sąd jest winien. Myśmy przecież wszystko zrobili. A sąd powie, no prokuratura jest winna. Wysyła takie G do sądu i nazywa to aktem oskarżenia. No to nie ma innej możliwości niż człowieka uniewinnić. Winnych nie będzie, a kolejna głośna zbrodnia przejdzie do historii w oparach absurdu. Państwo, które sobie z tym nie poradzi, tak jak sobie nie poradziło ze sprawą Olewnika, ze sprawą Papały i z dziesiątkami jeszcze różnych innych spraw. Sprawa zabójstwa Piotra Jaroszewicza i jego małżonki Alicji to jest sprawa, która tak jak w pigułce pokazuje wszystkie, absolutnie wszystkie patologie trzęsące dzisiaj tworem pod nazwą Trzecia Rzeczpospolita albo Rzeczpospolita Trzecia i Pół albo post-PRL, jak mawia Grzesiu Braun. Dlaczego? Bo w niej właśnie widać te wszystkie patologie, które są rakiem naszej dzisiejszej rzeczywistości, a no właśnie choćby paraliż wymiaru sprawiedliwości, choćby brak umiejętności wyjaśniania głośnych zbrodni, których wyjaśnienie jest przecież w oczywistym społecznym interesie. A do całości tego obrazu trzeba dołożyć taki element właśnie, jak element prokuratorski, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale obecna prokuratura okręgowa w Krakowie, prokurator, który się tą sprawą zajmuje, to jest już trzeci prokurator, który zajął się sprawą Jaroszewiczów. Pierwszym prokuratorem był niejaki prokurator Artur Kasyk, no, postać legendarna w negatywnym tego słowa znaczeniu. Ja wielokrotnie o nim pisałem i muszę to tutaj powtórzyć. Prokurator Kasyk to był ten prokurator, który przyjechał na miejsce zbrodni w Aninie zaraz po tym, jak zwłoki małżeństwa Jaroszewiczów zostały ujawnione.
I prokurator Kasyk tak prowadził to śledztwo, że doszło do serii skandalicznych błędów. A to prawda, policjanci zadeptywali ślady. A to prawda, wpuszczono osoby postronne. A to nie zabezpieczono rozmaitych śladów i dowodów. Efekt był taki, że kilka lat później zatrzymano podejrzanych o tą głośną zbrodnię czterech kryminalistów z okolic Mińska Mazowieckiego. I okazało się, że dowody, na podstawie których pan prokurator Kasyk napisał akt oskarżenia, były funta kłaków warte. I prokurator Kasyk na jednej z ostatnich rozpraw, żeby się już do końca nie skompromitować, to po prostu się od tej sprawy wyłączył. Zastąpił go kolega, prokurator Bardecki. I tenże prokurator Bardecki na jednej rozprawie zmienił linię oskarżenia, wnioskując do sądu, żeby tych czterech kryminalistów uniewinnić. No, sąd, mając stanowisko prokuratury, że trzeba ich uniewinnić, i stanowisko obrony, która się wyjątkowo zgadzała, oczywiście nie miał nic innego do zrobienia, tylko uniewinnił. I tak doszło do kolejnej kompromitacji w tej sprawie. Tutaj ciekawostka pewna, bo pan Bardecki, który właśnie tą sprawę przejął od swojego kolegi, był o krok od tego, żeby przejść do historii jako pierwszy prokurator, który mógłby zostać świadkiem koronnym, bo on potem odszedł z prokuratury, zmienił zawód, został adwokatem, bronił rozmaitych tam podejrzanych ludzi, gangsterów, został aresztowany przy próbie wniesienia narkotyków do jednego, czy telefonu komórkowego, już nie pamiętam, do aresztu dla swojego klienta. Potem okazało się, że współświadkiem warszawskim ma jakieś zadry finansowe, więc żeby nie dostać kuli w głowę, to się zgodził na współpracę z prokuraturą, zmienił nazwisko. To jest postać, której można byłoby się jeszcze przyglądać. No, niewiele brakłoby, a byłby to pierwszy prokurator, który zostałby świadkiem koronnym, pierwszy były prokurator, no, ale to tak na marginesie całej sprawy. A co się stało z prokuratorem Kasykiem, autorem tego gniota pod nazwą akt oskarżenia? Nie uwierzycie Państwo. Prokurator Kasyk awansował. Prokurator Kasyk awansował do prokuratury okręgowej w Warszawie, został naczelnikiem Wydziału Śledczego i przez jego ręce, najpierw w prokuraturze okręgowej w Warszawie, potem w prokuraturze apelacyjnej, potem w prokuraturze krajowej i z powrotem apelacyjnej, przechodziły wszystkie najważniejsze śledztwa. A więc nadzorował śledztwo w sprawie zabójstwa generała Marka Papały, nadzorował przez pewien czas śledztwo w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, nadzorował przez pewien czas śledztwo w sprawie Barbary Blidy. I co ciekawe, kiedy pracował w prokuraturze okręgowej w Warszawie, to doszedł nawet do funkcji naczelnika Wydziału do Spraw Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości. I wtedy właśnie, w 2000 roku, Centralne Biuro Śledcze Policji zwerbowało pierwszego, najbardziej znanego w Polsce świadka koronnego, czyli Masę. Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa. Jego zeznania pomogły pogrążyć gang pruszkowski. On opowiadał o kulisach funkcjonowania tego gangu. I opowiadał też o związkach polityków z tym gangiem. Prokurator Kasyk się przestraszył i sumiennie podzielił zeznania Masy na dwie części. Na pierwszą część, w której on obciążał innych gangsterów, tam Słowika, Parasola, Bolo i mnóstwo jeszcze innych. I w tej sprawie regularnie szły do sądu akty oskarżenia. I drugą część, taką, gdzie Masa obciążał polityków. Między innymi profesora Modzelewskiego, Henryka Goryszewskiego i jeszcze wielu innych. Tą część prokurator Kasyk wysłał do innej prokuratury, do prokuratury okręgowej w Ostrołęce, która przez lata tam udawała, że coś robi, potem de facto nic nie zrobiła i doszło do kolejnego paradoksu. Mianowicie przewodniczący składu sędziowskiego, który skazywał pruszkowskich gangsterów, on ogłosił wprost i wpisał to w wyroku, i ten wyrok się później uprawomocnił, że Masa jest wiarygodny. Że to, co Masa zeznaje, to jest prawda. Prawda? I co się teraz okazało dalej? Okazało się, że w tych aspektach, w których Masa jest wiarygodny zdaniem sądu, czyli w tych kryminalnych, no to można było postawić zarzuty i skazać, ale w tych drugich aspektach, kiedy on mówił o uwikłaniu polityków w relacje z mafią, to nie wiedzieć czemu nie był wiarygodny, bo prokuratura okręgowa w Ostrołęce
nie zdecydowała się żadnemu z polityków postawić zarzut. Czyli mieliśmy taki ciekawy paradoks, że Massa dzięki panu prokuratorowi Kascykowi był wiarygodny i niewiarygodny. Był do połowy wiarygodny, do połowy niewiarygodny. To tak samo jakby być do połowy w ciąży. Prokurator Kascyk to jest zresztą jedna z najbardziej nieciekawych postaci w ostatnim 30-leciu albo nawet 40-leciu Polski, bo on swoją karierę zaczynał zaraz po stanie wojennym w strukturach tak zwanego zespołu Bardonowej. To był bardzo niesławny zespół prokuratorów, tam ich było 4 czy 5, kierowany przez panią Wiesławę Bardonową, stąd nazwa, który zajmował się prześladowaniem opozycji demokratycznej. No ten zespół Bardonowej, w którego strukturach pan prokurator Kascyk zaczynał swoją niesławną karierę prokuratorską, zajmował się prześladowaniem takiego człowieka, który był uznany przez władze PRL za szczególnie niebezpiecznego, i on się nazywał Jerzy Popiełuszko, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Właśnie sprawa Jaroszewiczów ma taki związek pośredni ze sprawą księdza Popiełuszki, że skompromitował ją już na początku prokurator, który zaczynał swoją karierę od pracy w strukturach tego zespołu śledczego, który się właśnie zajmował księdzem Popiełuszką, stawiał mu zarzuty, zatrzymywał go i tak dalej. Oczywiście nie on osobiście, bo to sprawdziłem, ale zespół, w którym pracował on, prokurator Kascyk osobiście, to zamykał innych działaczy opozycji, między innymi Adama Słomkę. Także i ciekawostka, bo kiedy w 1989 roku doszło do okrągłego stołu, kiedy tyle mówiono o konieczności, prawda, zmiany w Polsce, to pojawiła się też propozycja, pomysł, postulat, który zresztą został zrealizowany, żeby oczyścić środowisko prokuratorskie. Powstała komisja kierowana przez prokuratorów Hercoga i prokuratora Puławskiego, która miała właśnie tych, co bardziej zasłużonych dla rozwoju komunizmu w Polsce, wyrzucić z prokuratury. Cały zespół Bardonowej, no prawie cały właśnie, przestał pracować w prokuraturze, z wyjątkiem jednego człowieka, właśnie prokuratora Kascyka. On napisał, on na początku został negatywnie zweryfikowany, no to trudno się temu dziwić, ale napisał odwołanie, które nie wiadomo kto, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo w jakich okolicznościach mu uznał. Prawda? Dziwna rzecz. Prokurator Kascyk zaczął pracę w strukturach prokuratury Polski Niepodległej i był taką główną, decydującą postacią, czy prowadzącą śledztwo w najważniejszych momentach właśnie w tych sprawach, które wymieniłem. A to go, prawda, znajdujemy przy sprawie Jaroszewiczów przez lata, potem go znajdujemy jako nadzorcę sprawy Papały, potem go znajdujemy, prawda, jako nadzorcę przez krótki czas sprawy Olewnika i jeszcze kilka takich spraw by się znalazło. Co łączy te sprawy? Te sprawy łączy to, że one są takimi pomnikami niekompetencji i wstydu polskiej prokuratury. Wspólny mianownik to jest właśnie pan prokurator Artur Kascyk. Bardzo ciekawy element układanki do tej historii, która się nazywa zbrodnia na premierze Jaroszewiczu i jego małżonce. Ale wróćmy dalej, wróćmy do sedna sprawy. W ogóle jak wygląda ta sprawa, jak wygląda to śledztwo, co prokuratura sobie wymyśliła, bo wersja, jaką prokuratura krakowska w tej sprawie lansuje, no to jest wersja, która się nadaje do filmu science fiction. To jest coś, co poziomem absurdu i aberracji przerasta nawet wersję o tym, że generała Papałę zastrzelili złodzieje, którzy nie umieli strzelać, że Krzysztof Olewnik sam się uprowadził. To nawet ta nieszczęsna Brzoza w Smoleńsku, co to wyskoczyła, żeby się zderzyć z Tupolewem, już jest przy tym szczytem wiarygodności. Otóż, proszę Państwa, cała ta sprawa, sprawa Jaroszewiczów, ta obecny etap sprawy Jaroszewiczów, to obecne śledztwo, ono się zaczęło w roku 2016 przez zupełny przypadek, kiedy Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało bandytę w związku ze sprawą uprowadzenia tam krakowskiego biznesmena. On nie chciał pójść siedzieć i w związku z tym poszedł na współpracę z prokuraturą i przyznał się do zbrodni. Zaczął ujawniać szczegóły nieznanych prokuraturze przestępstw, czyli skorzystał z tak zwanego artykułu 60 i przyznając się opowiedział, przypomniał sobie nagle po 24 latach, że brał udział w zabójstwie byłego premiera Jaroszewicza. Zwróćcie Państwo uwagę na pewien paradoks. Otóż ten człowiek, on miał dostać zarzuty związane z uprowadzeniem dla okupu, artykuł 252 kodeksu karnego, za co grozi kara nie mniejsza niż 3 lata,
w praktyce nie większa niż 15, ale w praktyce często 8 albo 10. I on, żeby się wyłgać od odpowiedzialności za to przestępstwo, ujawnił, że brał rolę, że brał udział w zabójstwie, za co grozi od 25 lat do dożywocia. Czyli facet ujawnił przestępstwo, za które grozi mu dożywocie, po to, żeby uniknąć wyroku kilku lat więzienia za uprowadzenie. No absurd, zupełny absurd. Potem wskazał dwóch ludzi, z którymi miał tej zbrodni dokonać i drugi z nich też się przyznał. To jest taka historia, której ja nie słyszałem przez lata. Przecież zajmuję się opisywaniem, wyjaśnianiem, badaniem rozmaitych zbrodni już kilkanaście lat. Takiego przypadku, żeby na trzech przyznawało się dwóch, nie było. A co jeszcze ciekawsze, nie wiem, czy Państwo wiecie, że prokuratura przeprowadziła tylko jedną wizję lokalną na tym, w miejscu, gdzie kiedyś była willa Jaroszewiczów, no bo to przez 2,5 dekady, prawda, uległo zmianom. I na tą wizję lokalną pojechał tylko ten pierwszy przestępca, prawda, który opowiadał, pokazywał, co gdzie tam rzekomo było i tak dalej, i tak dalej. Drugiego, który się też przyznał, nie wzięto na wizję lokalną, ani na tą pierwszą, ani nie zrobiono żadnej drugiej wizji lokalnej. No, ja się śmiałem, chociaż to był taki śmiech przez łzy, że tej drugiej wizji lokalnej prokuratura nie przeprowadziła, bo byłby kłopot, gdyby oni zeznawali co innego na tych wizjach lokalnych, prawda? No a tak to wzięli jednego i on zeznał wersję, w oparciu o którą stworzono akt oskarżenia. I sama wersja to już jest, proszę Państwa, no, można by powiedzieć komedia, można by powiedzieć science fiction, gdyby nie to, że w tle jest i śmierć człowieka, i polityka, i wstyd polskiego państwa. Bo wersja prokuratury jest taka, że trzech kryminalistów, no to są kryminaliści, rzeczywiście oni mają na swoim sumieniu bardzo wiele zbrodni, spotkało się w Krakowie i postanowiło obrabować jakąś willę. I z tym postanowieniem pojechali sobie do Warszawy. Dziwne. W Warszawie z dworca pojechali do Anina, akurat do tego miejsca, gdzie mieszkali państwo Jaroszewiczowie, i tam zauważyli psa. I co się okazało, że jeden z tych trzech przestępców był na to przygotowany, bo zabrał trutkę dla psa. To jeszcze mieściłoby się w jakichś tam ramach prawdopodobieństwa, gdyby nie fakt, że pies Jaroszewicza był szkolony i akurat tej konkretnej trutki nie można mu było dać. No, taki szczegół, prawda? No, ale trzech bandytów w Krakowie postanawia dokonać napadu, jedzie do Warszawy, trafia od razu do willi byłego premiera. Tam okazuje się, że pilnuje wielki pies. No to akurat jeden z nich jest przygotowany na to, żeby tego psa otruć. No i jak już otruli tego psa, no to zauważyli, że jest okno otwarte, że świeci się światło, więc prawdopodobnie ktoś tam jest. Ale ponieważ był trudny do sforsowania płot, to jeden z tych przestępców znalazł drabinę. Znalazł drabinę opartą o dom, o willę premiera Jaroszewicza i przez tą willę zaczął się wdrapywać. Drugi jego kolega, co zrobił, znalazł drugą drabinę, proszę Państwa, zdaniem prokuratury, i też zaczął się tam razem z nim wdrapywać. Oni wdrapali się w stronę uchylonego okna i tak weszli przez to uchylone okno, że nie zostawili żadnych śladów. Po czym zdaniem prokuratury znaleźli pistolet na drodze między salonem a łazienką. Ten pistolet należał do Jaroszewicza, tym pistoletem go ogłuszyli i potem go tym pistoletem straszyli. Prawda? No, można się śmiać. Ja się śmiałem, że pan prokurator Babiński, szef prokuratury okręgowej, który to śledztwo nadzorował, to jest trochę jak MacGyver. Państwo pamiętacie taki serial pewnie z lat 90. o amerykańskim takim specu od zadań specjalnych, który a to w dżungli znajdował zapalniczkę, a to gdzieś tam wiosło, a to coś tam jeszcze innego. I tutaj prokurator Babiński, tak samo jak MacGyver, sobie wziął i znalazł drabinę przełożoną do domu Jaroszewiczów. No ale ponieważ trzeba było jeszcze jakoś umieścić tego drugiego w zbrodni, to sobie znalazł drugą drabinę, prawda? Nikt tych drabin nie widział tam ani przed dzień zbrodni, ani po zbrodni, no ale prokurator Babiński potrzebował znaleźć, no to znalazł. Ale spójrzmy, proszę Państwa, teraz na tą samą sytuację oczami Jaroszewicza. Człowieka starego, z
schorowanego i co więcej, bojącego się o własne życie. Chorobliwie się bojącego. Jaroszewicz wystąpił rok wcześniej do szefa Biura Ochrony Rządu z prośbą o przedłużenie mu ochrony, która pilnowała jego willę w Aninie. Szef Biura Ochrony Rządu się zgodził i przedłużono mu ochronę do 31 sierpnia 1992 roku, czyli właśnie do tego dnia, który był ostatnim dniem jego życia, bo Jaroszewiczów zamordowano w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. I ostatni ochroniarz opuścił tą budkę, prawda, około godziny 18. Czyli ci bandyci, którzy postanowili w Krakowie okraść kogoś bogatego w Warszawie i na wszelki wypadek wzięli z sobą trutkę, taką jaką niestandardową, bo standardowej pies Jaroszewiczów by nie przyjął, to jeszcze bardzo dobrze, proszę Państwa, wybrali godzinę. Bo akurat zjawili się w tej willi kilka godzin po tym, jak ostatni funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu opuścił swój posterunek. Ciekawe, prawda? Ale tenże Jaroszewicz, proszę Państwa, bojący się panicznie o swoje życie, co robi? Zdaniem prokuratora Babińskiego, zostawia uchylone okno, jedną drabinę i drugą drabinę i jeszcze pistolet po drodze między łazienką a salonem. No, Państwo się teraz śmiejecie, ale tak wygląda akt oskarżenia, który napisała krakowska prokuratura. Tak wygląda oficjalna wersja tej zbrodni. I Państwo się dziwicie, że sędzia, która to przeczytała ze zrozumieniem, to natychmiast wypuściła tego głównego sprawcę? No, jak można wypisywać do sądu tak potworne bzdury? Przecież to się nie trzyma kupy w żaden sposób. Na czym prokuratura to oparła? Ano właśnie na zeznaniach tego jednego skruszonego przestępcy, który wskazał drugiego. Drugi się też przyznał, ale się przyznają tak, że nijak z tego się nie da sklecić żadnej spójnej wersji. Stek bzdur. Monstrualny pomnik głupoty. Monstrualny. Czegoś takiego w polskiej kryminalistyce nie było i nie będzie. Ta sprawa w moim przekonaniu się znowu zakończy uniewinnieniem, tak jak wcześniej mówiłem, no bo trudno na podstawie takiej wersji kogoś skazać, nawet jeżeli jest to bandyta. Ja oczywiście nie chciałbym, żebyście Państwo sobie pomyśleli, że ja tu jestem adwokatem tych bandytów, bo to są ludzie rzeczywiście niebezpieczni. Oni mają na swoim koncie i zabójstwa, no ale nie można ich skazać za zabójstwo Jaroszewicza tylko dlatego, że mają wcześniej kartotekę kryminalną. No, nie dajmy się zwariować, prawda? Także stek bzdur. I teraz rodzi się pytanie takie głębsze jeszcze. Dlaczego w ogóle zginął były premier rządu PRL Piotr Jaroszewicz? Dlaczego została zamordowana jego małżonka? I co się tak naprawdę wydarzyło w tą noc zbrodni z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku? Co się wydarzyło, to paradoksalnie być może się kiedyś dowiemy w szczegółach, bo ta zbrodnia, nie wiem czy Państwo wiecie, ale wszystko na to wskazuje, że została nagrana. Że została zarejestrowana przez aparaturę podsłuchową, która w domu Jaroszewicza była. Skąd wiadomo o tym? No, z dwóch źródeł. Pierwszym źródłem to są zeznania ludzi, którzy mieli w ostatnich miesiącach życia Jaroszewicza z nim kontakt. I on im dawał niedwuznacznie do zrozumienia, że się spodziewa, że w domu jest podsłuch. Tak, to komuś na ścianę pokazywał, komuś tam na kominek, komuś na sufit. Wykonywał takie gesty, prawda, że tutaj nas słuchają. To ludzie zeznawali to już w pierwszym śledztwie. I no to można wierzyć, że tak było. Ale jest jeszcze drugi dowód. Są to zeznania pani redaktor Barbary Jakubiec, trójmiejskiej dziennikarki, która przygotowywała książkę o Jaroszewiczu, która była w jakiś tam sposób, można powiedzieć, zaprzyjaźniona z byłym premierem i z jego żoną, odwiedzała ich w domu i kiedy się dowiedziała, że doszło do morderstwa, przyjechała z operatorem kamery, filmowała czynności policyjno-prokuratorskie na miejscu. No, prokurator Kasyk jej nie wyprosił, to w nawiązaniu do tego, co mówiłem przed chwilą. I pani redaktor Barbara Jakubiec widziała techników policyjnych, którzy właśnie te pluskwy zdejmowali. Co się działo z tymi pluskwami, nie wiadomo. No, nikt ich później nie znalazł,
Ja się domyślam, gdzie one są, nawiasem mówiąc, i dlaczego są, ale no, wszystko wskazuje na to, że przebieg tej zbrodni został nagrany. Sąsiad państwa Jaroszewiczów, już dzisiaj nieżyjący, około godziny 6 rano 1 września 1992 roku, jak codziennie wychodził z psem na spacer, i zobaczył trzy osoby wybiegające z willi Jaroszewiczów. Dwóch mężczyzn, w tym jeden barczysty, i kobieta. Oczywiście opowiedział to później policjantom prowadzącym śledztwo, ale te wizerunki nijak nie pasują do karateków, którzy są teraz oskarżeni. Ja już pomijam, że tam wśród nich trzech nie ma ani jednej kobiety, ale nawet te wizerunki, jeden barczysty, taki chłop, drugi trochę mniejszy, do tych karateków nie pasują, bo to są ludzie skromnej postury. Także to tak nawiasem mówiąc. Ale wracamy właśnie do pytania, dlaczego zginął Piotr Jaroszewicz. Proszę Państwa, mamy rok 1980. Dochodzi do pewnego przełomu politycznego spowodowanego kryzysem gospodarczym, kolejnym kryzysem gospodarczym. No, socjalizm to jest ustrój permanentnych kryzysów gospodarczych. Socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko się pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju, i właśnie ekipa Gierka, z którą związany był Jaroszewicz, bo on przez całe lata 70. był premierem właśnie w okresie gierkowskim. Ekipa Gierka zostaje zmuszona do odejścia. Zastępują ich na chwilę tam najpierw ekipa Babiucha, potem tam kogoś jeszcze. I w końcu przychodzi ekipa generała Jaruzelskiego i Kiszczaka. Ekipa, z którą Piotrowi Jaroszewiczowi było bardzo nie po drodze. Oni się zarówno prywatnie nienawidzili, jak i rywalizowali ze sobą politycznie. W czasach stanu wojennego Piotr Jaroszewicz został internowany i wziął sobie to bardzo do serca. No, potraktował to bardzo osobiście. Nie mógł tej sprawy w ogóle przeboleć. To był jego polityczny koniec, bo on w latach 80. już był w Polsce postacią, która politycznie nie odgrywała żadnej roli. Ale ta ekipa, która przyszła właśnie po upadku ekipy Gierka, czyli generał Jaruzelski, generał Kiszczak i ich ludzie, to jest ekipa, która przeprowadziła w Polsce tak zwaną transformację ustrojową, właśnie o której piszę tutaj w książce Operacja Okrągły Stół. A ta transformacja polegała, no, w bardzo dużym uproszczeniu mówiąc, na tym, że komuniści zachowali swoje wpływy, stanowiska, dostęp do pieniędzy i taką nieformalną kontrolę nad polskimi sprawami, między innymi przy pomocy teczek, a władzę oficjalnie przejęli ludzie, którzy byli agentami komunistów, agentami Służby Bezpieczeństwa. No, tutaj słynna sprawa Lecha Wałęsy, TW Bolka. Zresztą takich ludzi było więcej. Ja tutaj zresztą cały spis, a i tak jest jeszcze niepełny, ludzi, którzy zajmowali najważniejsze stanowiska w Polsce, a byli wcześniej współpracownikami czy kapusiami Służby Bezpieczeństwa, ja tutaj podaję. I to zapewniło ludziom generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka de facto, można powiedzieć, władzę w Polsce, taką nieformalną, realizowaną zza kulis na wiele, wiele, wiele lat. Przecież generał Kiszczak był uznawany za jedną z najbardziej wpływowych postaci w Polsce nawet wiele, wiele lat po upadku komunizmu, prawda? I Piotr Jaroszewicz miał o tym wiedzę. Piotr Jaroszewicz przecież doskonale wiedział, kim są generałowie Jaruzelski i Kiszczak. Piotr Jaroszewicz doskonale wiedział, kim są tak naprawdę ci opozycjoniści, którzy grali wielkich działaczy demokratycznych przy okrągłym stole. I Piotr Jaroszewicz w ostatnich latach swojego życia, w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach zamierzał coś ujawnić. Co? Tego nie wiadomo. Ale dla pani redaktor Barbary Jakubiec, która pisała o nim książkę, przygotował pewne bardzo sensacyjne dokumenty. Co było w tych dokumentach, tego nie wiadomo. Natomiast wszystko na to wskazuje, że te właśnie dokumenty były powodem śmierci Jaroszewicza. To, że on miał pewne dokumenty, że sobie wynosił, kopiował, trzymał w bezpiecznym miejscu jeszcze w latach 70., to w ogóle nie ulega wątpliwości.
I właśnie te dokumenty, moim zdaniem obciążające i generała Kiszczaka, i generała Jaruzelskiego, i co znamienitsze, postaci opozycji, Jaroszewicz miał i to właśnie chciał ujawnić w rozmowie z panią redaktor Barbarą Jakubiec, bo nie było nic innego, według mojej wiedzy, co mogłoby tego staruszka, już przecież od kilkunastu lat nie piastującego żadnych funkcji państwowych, przyprawiać o taki strach. Nie było niczego, czego on mógł się bardziej bać. Człowiek, który 12, 13 rok był już pozbawiony jakiegokolwiek wpływu na politykę. Człowiek starszy, schorowany. Na to wskazuje jeszcze fakt, że akurat te dokumenty najprawdopodobniej Jaroszewicz miał ze sobą właśnie w noc zbrodni, bo redaktor Jakubiec miała do niego przyjechać 1 września i on te dokumenty dla niej przygotował. Co ciekawe, podczas napadu nie skradziono jakichś tam wielu cennych rzeczy. To nie był napad rabunkowy, chociaż po tych 30 prawie latach prokuratura krakowska twierdzi co innego. Natomiast zginęły te dokumenty. No, zresztą było takie miejsce w willi Jaroszewicza, gdzie one najprawdopodobniej były i jego właśnie dlatego torturowano prawą rękę mu, prawda, pozostawiono swobodną, żeby coś podpisał, coś pokazał, może podał jakiś szyfr do jakiegoś sejfu, nie wiadomo. Także, proszę Państwa, takie są kulisy zbrodni, której ofiarą padli małżonkowie Jaroszewicze. A więc prawdopodobnym motywem nie był żaden napad rabunkowy, tylko chęć zniszczenia tych dokumentów, które mogły zagrażać co znamienitym postaciom polskiej sceny politycznej. Sprawca jest od początku znany. Cała zbrodnia została nagrana na tych urządzeniach podsłuchowych. Państwo nie chce tej sprawy rzetelnie wyjaśnić. Służby specjalne nie są tym zainteresowane, bo byłoby tu wiele tropów prowadzących do służb specjalnych, a prokuratura kompromituje się w sposób niebywały. To, o czym mówię, dowodzi, że Republika Okrągłego Stołu nie jest przeszłością, jest teraźniejszością. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.